Witajcie w Aperacjum. Dzisiaj opowiem Wam trochę o jednym z ważniejszych przedmiotów w Hogwarcie. Zapraszam. Tiara Przydziału jest jednym z najmądrzejszych zaklętych przedmiotów, z jakim większość czarodziejów miała kiedykolwiek styczność. Posiada ona mądrość wszystkich założycieli szkoły, potrafi mówić oraz jest biegła w legilimencji. Słynna Tiara Przydziału opowiada o swojej genezie w serii piosenek śpiewanych na początku każdego roku szkolnego. Legenda głosiła, że Tiara Przydziału została uszyta mniej więcej 1000 lat temu i początkowo była zwykłym kapeluszem Godryka Gryffindora. Kiedy Gryffindor wraz z Salazarem Slytherinem, Roweną Ravenclaw i Helgą Hufflepuff zastanawiali się, jak będą sortować uczniów, gdy cała czwórka umrze, Gryffindor zdjął kapelusz z głowy i wraz z innymi założycielami zaczarował ją. Wszyscy czterej założyciele chcieli mieć pewność, że studenci zostaną przydzieleni do domów, które zostaną wybrane zgodnie z konkretnymi preferencjami każdego założyciela. Ożywiona Tiara była w stanie sortować uczniów do domu Hogwartu i robiła to przez setki lat oraz przekazywana była każdemu nowemu dyrektorowi szkoły. Gdy nie jest akurat używana, umieszcza się ją na półce w biurze obecnego dyrektora. Tiara Przydziału jest znana z nieprzyznawania się do błędu w sortowaniu uczniów. W sytuacjach, gdy ślizgoni zachowują się altruistycznie lub bezinteresownie, gdy krukoni oblewają wszystkie egzaminy, gdy puchoni okazują się leniwi, a gryfoni wykazują tchórzostwo, Tiara niezłomnie popiera swoją pierwotną decyzję. Jednak takie przypadki są rzadkością, a Tiara bardzo dobrze spełnia swoją rolę. Podczas inauguracji na początku każdego roku ustawiano uczniów pierwszego roku i odczytywano ich nazwiska alfabetycznie. Każdy następnie zajmował miejsce na stołku, by nałożyć na jego głowę tiarę. Tiara była bardzo stara, połatana, postrzępiona i brudna. Przemawiała do noszącego ją wewnątrz kapelusza cichym głosem, używając legilimencji, interpretowała ich myśli i odpowiadała na nie. Po chwili namysłu ogłaszała głośno swój wybór, aby wszyscy mogli go usłyszeć, a student dołączał do wybranego domu. Moment rozważania zmieniał się w czasie od mniej niż sekundy do ponad 5 minut. Jednak taki czas osiągali tylko uczniowie, znani jako Hadstale. W 1858 roku miała miejsce sytuacja, w której Agnus Buchanan, 11-letni szkocki harłak, z pomocą swojego brata czarodzieja, wkradł się na ucztę i założył na głowę Tiarę Przydziału. Tiara odpowiedziała mu wówczas, że jest dobrodusznym człowiekiem, ale na pewno nie jest czarodziejem. Rowling przyznała, że Tiara Przydziału nie pojawiła się w jej najwcześniejszych planach dotyczących Hogwartu. Co prawda, od początku miała ona plan dotyczący podziału szkoły na 4 domy, z których każdy charakteryzował się czymś innym, niemniej początkowo zamysły wyboru były zupełnie odmienne. Pierwszą ideą była maszyna w stylu Hatta Robinsona, która miała robić różne magiczne rzeczy przed podjęciem decyzji. Z czasem jednak odrzuciła ten pomysł, ponieważ był zbyt skomplikowany. Następnym pomysłem było umieszczenie 4 posągów założycieli w sali wejściowej, które miały ożywać na czas ceremonii przydziału i wybierać uczniów z tłumu przed nimi. Jednak również czegoś brakowało w tym pomyśle. Pod koniec procesu tworzenia zaczęła wypisywać różne sposoby, w jakie można byłoby wybierać ludzi. Początkowo na liście pojawiły się wyliczanki, wybieranie słomek oraz wybieranie przez kapitanów drużyn. Przełom nastąpił natomiast przy imionach z kapelusza. Autorka szybko zaczęła kombinować z tym konceptem, najpierw zmieniając kapelusz na gadający, po czym jeszcze dodała do tego nakładanie kapelusza na głowę. I w ten oto sposób powstał koncept Tiary. Wydaje się, że Tiara Przydziału ma tendencję do umieszczania uczniów na podstawie cech, które cenią, a nie cech, które uosabiają. Najbardziej widoczne było to podczas wybierania Petera Pettigrew, który został przydzielony do Gryffindoru, ale ostatecznie okazał się dość tchórzliwy, samolubny i przekupny. Prawdopodobnie został tam umieszczony, ponieważ w tamtym czasie podziwiał silne, odważne osoby, takie jak James Potter czy Sirius Black. Choć możliwe, że Pettigrew trafił do Gryffindoru, ponieważ aspirował do tych cech. Tiara Przydziału może również wykryć rodzące się cechy ucznia i umieścić go w domu, który będzie stanowić dla niego największe wyzwanie i wystawi jego charakter na próbę. Na przykład Neville Longbottom zostaje przydzielony do Gryffindoru, ponieważ Tiara wyczuła, że był w stanie wykazać się odwagą i przywództwem podczas pobytu w Hogwarcie. Tiara wydawała się również uwzględniać życzenia każdego ucznia. To, że ktoś jest umieszczony w określonym domu, nie oznacza, że nie może posiadać cech innych. Na przykład Harry Potter, ucieleśniając wiele cech, które były doceniane przez Salazara Slytherina, takich jak spryt, zaradność czy przebiegłość, został przydzielony do Gryffindoru, ponieważ nie czuł się ślizgonem.
Jednak tiara uniemożliwiła Neville'owi dostanie się do Hufflepuffu, mimo że ją o to błagał. Innym doskonałym przykładem jest Severus Snape. Albus Dumbledore mówił, że jego lojalna i odważna natura znacznie bardziej pasowała do Gryffindoru, jednak jako dziecko ambicją Snape'a było wspinanie się po społeczeństwie i tajemna skłonność do sadyzmu, co uczyniło go oczywistym ślizgonem. To wszystko na dziś. Dajcie znać, o czym jeszcze chcielibyście usłyszeć i na Brodę Merlina dajcie łapkę w górę.